Jakiś czas temu na kanale zamieściłam filmiki o podkładaniu szablonu oraz budowaniu paznokcia żelem. Dziś na Waszą prośbę zamieszczam ostatni etap, czyli piłowanie. Na kilku szkoleniach poznałam kilka schematów piłowania paznokci. Dziś pokażę Wam mój sposób, ten, który jest dla mnie najwygodniejszy. Cześć, tu Aniela. Witam w kolejnym filmie na kanale Angie Nails. Utwardzony żel przemywam cleanerem Wipe Off, aby pozbyć się lepkiej warstwy. Łagodniejszą stroną, czyli tą o gradacji 180, zaczynam piłowanie paznokcia od okolicy przy skórkach. Wychodzę od środka i piłuję paznokcia schodząc do lewego boku. Następnie schodzę od środka do prawego boku. Dążę do tego, aby wyrównać żel na powierzchni oraz by jego warstwa nie była zbyt grubo położona przy skórkach. W następnym kroku przechodzę do kształtu. W tym celu piłuję wolny brzeg od dołu. Kontroluję kształt paznokcia, odwracając go do góry nogami. Uwaga, w tym kroku bardzo łatwo przepiłować kształt, dlatego ważne jest, aby kontrolować go od dołu. Przy wolnym brzegu żel rozmieszczony jest nierównomiernie, dlatego po spiłowaniu nadmiaru żelu z wolnego brzegu kształt może okazać się zupełnie inny, jeśli nie będziemy zwracać uwagi na to, co się dzieje pod spodem. Po nadaniu kształtu piłuję nadmiar żelu z powierzchni paznokcia. Kładę pilnik na płasko i piłuję, wykonując ruchy z lewej do prawej, z prawej do lewej, jednocześnie schodząc od apeksu do wolnego brzegu. Apeks jest to najwyższy punkt na paznokciu. Tym sposobem wyrównuję i pozbywam się nadmiaru żelu. Na sam koniec przykładam pilnik pionowo do wolnego brzegu i wychodząc od prawego boku przesuwam pilnik do lewego, cały czas wykonując ruchy z góry na dół i z dołu do góry. W ten sposób pozbywam się nadmiaru żelu z wolnego brzegu i nadaję piękny kształt krzywej biegnącej przez środek paznokcia. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że mój schemat okaże się dla Was pomocny. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jakie są Wasze sposoby na piłowanie paznokcia żelowego. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia!